Uda się. Uda się. Zginął! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown i dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy znowu na tej mapie z tego względu, że mamy coś nowego. Grzesie już się cieszą, ponieważ nie trzeba będzie już więcej sprzątać, jeżeli coś się rozwali. Załóżmy, że helikopter rozwali się całkowicie tutaj, to zobaczcie, mamy nową rzecz, która jest odkurzaczem. Mamy odkurzacz, włączamy go i on... Sprząta. Halo, miałeś sprzątać. Halo. Sprzątać. Halo. Zostaw Grzesi. Tylko mi nie tykaj mi. Co się z... Krzesiu, nogi ci odpadły. Znaczy, to jest Krzysiek z tego, co widzę. Ej, jakim prawem? Ten robot jest straszny. Zobaczcie, jeszcze się patrzy na tego Grzesia. Idzie go dobić. Idzie go dobić! Wciągnął mu kolejną nogę! Ale zobaczcie, on nie ma rąk i nóg i nadal sobie radzi lepiej niż jacyś olimpijczycy, jeżeli chodzi o salta w powietrzu. Mamy jeszcze białego robota, zobaczcie, Maciek ucieka od niego, więc jest chyba groźny. Chociaż... wjeżdża w ścianę co chwilę. Ale Grzesie chciały się zemścić i stworzyły własnego robota. Zobaczcie, jaki to jest potężny robot. I to będzie walka dwóch potężnych robotów. Chyba remis. Mamy też mapy w kosmosie. Zobaczcie, jesteśmy dosłownie chyba w kosmosie. Na jakiejś stacji, tu jest statek. Tu nawet jest grawitacja inna. Tylko tym statkiem nie da się zbytnio latać. Ale przejdźmy się po tej stacji. Zobaczmy, co tu się znajduje. Ale to jest epicko i ładnie. Co to jest? Jak tak teraz chodzę, to się czuję, jakbym grał w jakiegoś zaawansowanego Minecrafta, nie? Ale wyobraźcie sobie być na takiej stacji, bo tu jest w środku powietrze i tu nie trzeba chodzić w kombinezonie, ale wystarczy jeden malutki kamyczek, żeby to się... zmieniło. Krzesiu aż spadł. No i tak naprawdę wszyscy nie żyją. Znaczy Krzesiu jeszcze żyje. Znalazłem nowy cel życia Grzesia. Słuchajcie, mamy tutaj masę Grzesi i wpadłem na taki pomysł, że oni przecież mogą przetestować moją nową śmieciarkę. Mamy wielką śmieciarę. Zobaczcie, ona jest prawie na półtorej pasa. I teraz możemy śmiało, proszę bardzo. Wkładamy czterech Grzesi dla testu. Jeszcze nie wiem, jak to działa, dlatego jesteście królikami doświadczalnymi. Okej, tu się zamyka. Zamknęliśmy ich. Teraz zamykamy jeszcze bardziej. Co tam się dzieje w środku? I teraz wkładamy ich jeszcze bardziej. Do środka. I teraz otwieramy i patrzymy, czy którykolwiek przeżył! Trójka żyje! Dobra, ta śmieciarka jest bez sensu. To w ten sposób w środku powinno wyglądać. Czemu zaczęła się unosić? Zobaczcie, co się dzieje z tą śmieciarką. Aj, idzie do kolejnych Grzesi. Co się z nimi dzieje? Oni znikają w sekundę. Ale przechodząc dalej, zobaczcie sami, mamy tak jakby nową grę, która... Zobaczcie, budzimy się w czymś. Co to jest? To jest nadal Teardown? Co to jest? Ale to jest epickie. Zróbmy tutaj jaśniej, żebyście widzieli. Proszę bardzo, mamy troszkę jaśniej. Ej, to jest serio. Takie realne się wydaje wszystko. Nawet chodzenie jest kompletnie... Proszę być cicho. Mamy strój. Okej, mamy jakiś strój. Cały strój musiał się załadować. Co to jest? Mamy mapę nawet. Zobaczcie. Ej, nie. To jest nadal ta gra. I co my mamy za kamerę w lewym górnym rogu? To pokazuje, że nasze dziecko się rodzi w brzuchu, czy o co chodzi? Ej, tam ktoś jest. Jezu. Co to jest? Ogień! Szybko! Nie. Jakiś potwór. Trzeba klikać spację. Klikaj tą spację! Szybko zamykaj to! Dobra, jesteśmy bezpieczni. Dobra, to jest straszne. To,
tego się nie spodziewałem. Poczekajcie. On żył jeszcze, dobra. Czy już koniec? Już koniec. Czy mogę przejść da... Tu jest dziura. Tu jest dziura, jednak nie przechodzimy dalej. Co to są za potwory? Gdzie ja jestem? Czy to jest z gry Dead Space czy coś? Poczekajcie, czy ja muszę wrócić? Po co ja tu wyszedłem w ogóle? Mamy tutaj łom! Ja tego łomu nie zauważyłem, mogłem go pokonać tym łomem po prostu. Czy mogę się przejść przez szybę? To nie byłoby mądre, ale się nie da. I ten łom musimy wykorzystać, żeby otworzyć te drzwi tutaj. Właśnie... Dobra, to jest straszne, to jest serio straszne. Mamy latarkę, a jak wyłączę to oświetlenie, to zobaczcie, jak to jest strasznie, ale musicie wszystko widzieć. To nie tak, że się tłumaczę, że jest po prostu zbyt strasznie. Mamy apteczkę, dajcie mi z niej... Tu ktoś leży. Zobaczcie, co to się dzieje? Co to się dzieje? Szybko. Dobra, przechodzimy. Halo? Możemy coś otworzyć? Musiałem się oczywiście obudzić w najlepszej chwili, kiedy wszyscy nie żyją. Można tu hasło wpisać. Tylko jakie? 1, 2, 3, 4? Nie działa. 0, 7, 1, 4 to jest hasło. 0, 1, 7, 4? Tak. Okej, otworzyłem wszędzie drzwi teraz. Okej, dobra, drzwi są otwarte. Drzwi są otwarte, nie wiem, gdzie my jesteśmy. Tu ludzie powinni spać. Dobra, mamy broń. Mamy więcej amunicji. Mamy jakąś kartę do otwierania drzwi. Co tu będzie się działo? Czy tu będzie więcej potworów? Ja się boję. Dobra, Screamy, to jest teardown. Będzie wszystko w porządku. Nic się nie stanie. Dobra, idę gdzieś. Nie wiem gdzie, ale idę. Dobra, spokojnie, Screamy, nie krzycz. Idzie to, czy nie idzie? Idzie. Zobaczcie, wychylił się za rok. No, to nie działa. Dobra, działa. Okej, dobra. On wcale nie jest niebezpieczny. To nie tak, że mi się kończą amunicje. Amunicje mi się kończą. Dobra. Co to było? Ale to jest epickie. Mamy kolejną kartę. Co to jest? Przepraszam. Dobra, wygram z tym. Dobra, jednak nie chcę wygrać z tym. Przepraszam. Idź sobie stąd. Szybko, Screamy. Biegnij. Czy mamy tu więcej broni czy coś? Bo ja nie chcę się do tego zbliżać ani trochę, a zużyłem wszystkie, całą amunicję. Czy on jest... Dobra. Zgniotę go drzwiami. O, dobrze, udało się. Jeszcze. Uda się. Zginął. Dobra, jestem genialny. Drzwi to są kozaki, nie? Dobra, zamykamy za sobą drzwi, bo ja się boję. Otwieramy to. Jesteśmy tutaj, okej. Dobra, teraz możemy przejść gdzieś dalej. Nie wiem gdzie, chyba tutaj. Nie możemy. Czekajcie, coś się dzieje. Może tu? Okej. Jest kolejny potwór. Czekajcie. Okej. Nie mogę go zamknąć. I teraz gołomem walimy z każdej możliwej strony. Co to ma być? Proszę bardzo, potwór pokonany. Tylko się upewnię. Tak bardziej się trzeba upewnić. Drzwiami go trzeba przytrzasnąć czy coś. Okej, nie żyje. Więcej potworów. Dobra, tego pokonam. Dobra, nie, to był zły pomysł. Szybko. Dobra, pokonany. Nie wiem kto to, ale niech nie żyje. Bierzemy amunicję. Mamy jakąś broń kozacką, tylko nie mamy miejsca. To możemy wyrzucić chyba. Dobra, mamy masę amunicji. Idziemy. Nie wiem co ja robię, ale idziemy. Nie tu. Co? Pani robot się zbugowała chyba. O! Co to jest? Co to jest? Tego będzie ciężej pokonać drzwiami. Okej. Co to ma być?
bramę. Bum! Dobrze! Dobrze, pokonany, pokonany. Nie wiem, co tu się dzieje. Mamy jakiegoś railguna. Ale kim on był w ogóle? I czemu w nas strzelał? Dobra, ale mamy jakiś chip. Nie wiem, gdzie mam ten chip włożyć, co prawda. Dobra, otworzyłem. O! Dobra, źle, że to otworzyłem! Źle, że to otworzyłem! Źle! Co jest? Dobra, drzwi. Bądźcie ze mną. Bądźcie ze mną. Co to jest? Dobra, dobra, to ta broń jest mocna. Jeszcze jest jeden, nie wiem gdzie on jest. Okej, okay, zablokował się. To jest genialne, zobaczcie, tam jest kolejny. Dobra, jakiś wytrzymalczy. Już nie. Ile tych potworów tu jest? Co to ma być? Dobra, otworzyłem tu drzwi. Co to jest? Zamknęło się! Nie. Ej, kończ. Szybko, co to ma być? Co to jest? To nas chyba nie widzi. Okej, widzi. Nie możemy mieć sojuszu z tym potworem, czy coś. Została mi ostatnia amunicja. I pozbyliśmy się jakiegoś wielkiego luda, który był słabszy swoją drogą od tych innych, nie wiem czemu. Czy wygrałem? Koniec? Czy ja mogę to rozwalić i to się wylewa wszystko? Dobra, szybko. O! Co to było? Co to jest? Czemu to strzela przez ściany? Dobra, musimy z tym walczyć! Dobra, to jest niebezpieczne. Dobra, udało się. Teraz jeszcze jeden został chyba. Okej. Dobra, udało się. Każe już nam uciekać, a ja jeszcze tu nic nie zrobiłem. Szybko. No nie, no jeszcze więcej ich. Ja już amunicji nie mam. Poczekajcie, idę po railguna. Dobra, przygotować się. Uwaga, strzelamy. Co to jest? Jakiegoś Snake'a gramy. A zaraz coś wybuchnie za moimi plecami. Dobra, to jest straszne. Nie. Ja tego nie mogę przejść, autentycznie nie mogę tego przejść. To jest straszne. Chcę wrócić do zabijania. Tak. Nie, jak to nie możesz tego zatrzymać? Przecież pół godziny tu spędziłem. Dobra, sami to wyłączymy. Nie da się. Wow, potwory jeszcze tu są. Dobra, nie mam tlenu. Proszę, co tu się dzieje? Nie, no jeszcze jakiś robot. Nie. Jest! Jesteśmy w czymś. Nie wiem co to, ale tu powinien być tlen. No i się nie udało, widzowie. Ale wolę wrócić do niszczenia Grzesi. Niszczenie Grzesi jest nieco zabawniejsze. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.